Duńczycy pokazali, że są fenomenalnym monolitem. To była drużyna rewelacyjnie poustawiona taktycznie, taka, w której każdy zawodnik wiedział, po co na boisku, co ma robić, gdzie ma stać, jak ma zagrać. To była drużyna po prostu idealnie funkcjonująca. Oczywiście w tej drużynie pojawiały się błędy, bo przecież gdyby nie błędy czasem indywidualne niektórych zawodników, Holendrzy nie dochodziliby do swoich świetnych sytuacji bramkowych. No ale tutaj oczywiście, tak jak wspomniałem, kluczem do sukcesu była dyscyplina taktyczna i bardzo dobre ustawienie, ale też bardzo dobra i szczęśliwa gra duńskiego bramkarza, który tutaj myślę, że razem ze strzelcem gola zasłużył na to, żeby ich w tym meczu szczególnie wyróżnić. Początek tego meczu w Charkowie nie sugerował nam, że to będzie nawet spotkanie wyrównane, bo te pierwsze 10 czy 15 minut zdecydowanie należało do Holendrów, którzy stworzyli sobie kilka ważnych sytuacji bramkowych. No ale potem to, o czym wspominałem, ta żelazna dyscyplina taktyczna, to ustawienie, ta praca, to wszystko Duńczykom dało ten upragniony sukces, dało im też kola. Oni, przyznajmy, nie stworzyli sobie zbyt wielu sytuacji bramkowych, oprócz tej jednej, którą wykorzystali, to ile, może jedną, może dwie jeszcze. Oni w tym meczu nie dominowali, nie przeważali, ale grali bardzo mądrze. Przeciwko naszpikowanej gwiazdami drużynie holenderskiej wystawili zwartą, silną drużynę, która po prostu nie dała się ograć i teraz nagle zupełnie niespodziewanie z outsidera grupy B, grupy śmierci, stała się chyba jego faworytem. Holendrzy mają problem, bo mają do rozegrania jeszcze mecze z Niemcami i z Portugalczykami, o ile Portugalczycy to jest w zasadzie Cristiano Ronaldo i długo, długo nic i tak sobie myślę na kilka dni jeszcze przed tym meczem, że w tym meczu z Portugalią Holendrzy byliby faworytami. Natomiast pytanie, jak oni sobie poradzą w meczu z Niemcami, kolejną drużyną wymienianą przecież w gronie faworytów do złota. To chyba będzie tak naprawdę mecz o wyjście z tej grupy, chociaż no zobaczymy, ta grupa naprawdę to są takie drużyny i ten pierwszy mecz w tej grupie nam pokazał, że to naprawdę wszystko się może zdarzyć, może paść każdy wynik i tak naprawdę możemy się spodziewać absolutnie każdego rozwiązania na czele tym, że w tej grupie ponegnie któryś z faworytów, jak właśnie Holandia czy Niemcy, a wyjdzie z niej niedoceniana przed tymi mistrzostwami, nie, jak ten pierwszy mecz pokazał, niezasłużenie niedoceniana drużyna Danii.